Boisko. Za chwilę ostatni zakręt i prosta do mety. Czy złamie 35 minut? Czy zdąży? Zostało 12 sekund do 35 minut. Doping! Michalski Arkadiusz, brawo! Brawo! 35-0-0. To jest za słabo od błota. To słabo, nie? Nie? Jak trasa? Elegancko. Fajnie przygotowana. Dobrze oznaczona przede wszystkim. Nie chcę się zgubić. Można było wyłączyć wymyślenie. Może było. I kolor swoje robić, nie? No, w tamtym roku jak biegłem, to w jednym momencie się zgubiłem, nie? Ale w sensie, że nie była włączona główna droga. Strzałki po tym lesie. I już nadbiega kolejny zawodnik. Trzydziesta szósta minuta mija. Ostatnia prosta i zakręt przed nim. Biegnie po drugie miejsce w kategorii mężczyzn na 8 km. Ostatnia prosta. Sławomir Sip, brawa! I mamy kolejnego zawodnika zbliżającego się do mety. Walczy o trzecie miejsce. Doping! Krzysztof, zapraszamy! Brawa wielkie! To był pierwszy. To jest 3 miejsca. To był pierwszy. Który pierwszy był?
I zbliża się czwarty zawodnik. No i teraz już idzie dużo, dużo biegi. Tam jest dwójka biegnie. Już dwójkę widzę. 40 minut. 41 minuta rozpoczęta. Brawa! Brawa wielkie! Brawo! Robert Popek, 40 minut 19 sekund, gratulujemy. Popek? Popek. Nie, Popek w nocy. Cały wytatuowany. To nie ten sam. Bardzo zacięty widzę wyścig, walka. Trzech zawodników zbliża się do mety. Prawdopodobnie pierwsza dziewczyna w tej trójce się zbliża. Jeśli mi się nie mylę, to nawet nasza krajanka. Proszę o gorący doping, słuchajcie, cała trójka. Cała trójka walczy. I pierwsza kobieta wśród nich. 42 minuta, 33. Wielkie brawa, włączyć wuwuzelę. Brawo. Jagoda Szebelska jako pierwsza dziewczyna przybiegła na metę. Gratulujemy. Patryk Jankowiak i Dominik Tomaszewski. Proszę się posilić. Proszę posilić. A co ci uciekł? I kolejni zawodnicy zbliżają się do mety. Teraz kolejnych dwóch zawodników przekroczy linię mety. I prawdopodobnie mamy drugą kobietę, która ukończy dzisiaj bieg na 8 km. Tak jest, brawa, wielkie brawa. Łukasz Czerkowski. Brawo, brawo. Edyta Górczak, drugie miejsce w kategorii kobiet. I już mamy kolejnego zawodnika. Daniel Chmura się zbliża, brawa wielkie. Gratuluję. O, dzięki. Posil się, człowieku. Dzięki, dzięki, gorylu. Thank you.
się z nami. Albo po deszczu rozwiązać. Tak. Ale nazywa się węgiel. Węgla? Węgla. I mamy kolejnego zawodnika, który za chwilę przekroczy linię mety. Zawodniczka. Czyżby trzecie miejsce w kategorii kobiet? Tak! Jest bardzo szybka. Brawo! Kinga Borowiec, trzecie miejsce w kategorii kobiet na 8 km. Gratuluję. I mamy kolejnego zawodnika. Za chwilę przekroczenie mety. Brawa. Brawa wielkie. I już go kolejna zawodniczka goni. Brawo. Brawo, brawo! Gratuluję! Proszę, bardzo miejsce wśród kobiet. Dziękuję. Anna Czarkowska, czwarte miejsce wśród kobiet. I kolejni zawodnicy zbliżają się do linii mety. Brawo, brawo! Brawo, Janusz! Brawo! Janusz, nie jesteś pierwszy, ale trudno. Nie zawsze może być. Pocisz się. Gratulacje. Adrian Szczepański. Ania, brawo! Brawo, Ania! Ania Grotkowska, brawo! Piąte miejsce wśród kobiet. I kolejni zawodnicy. Cały czas witamy zawodników, którzy kończą 8-kilometrowy dystans. Zapraszamy do mety, do mety! Brawo! Włączyć wuwuzelę! 48 minut zdążył! Gratulujemy! Karol Borowiec. Dobieg i przeszedł! Posil się! Dziękuję bardzo! No dobra. I już kolejni zawodnicy, cały czas 8 kilometr. Tak. Prosiński Wojciech, doping, doping, brawo. Zdążył, zdążył. I kolejny zawodnik, czekamy 50 minut. Zdąży
I jeszcze jeden, załapie się. 2, 1, 0. Jeszcze 10 sekund. Brawo. Poniżej 50 minut cały czas. Banana troszkę obgryzę, ale resztę może zjeść. No, przebiegliśmy pewnie jakiś znak, poszliśmy dalej po znakach, które zarzędziały się ze ścieżką wcześniejszą i zaczęliśmy odbiegać od tego, gdzie znaleźliśmy się zupełnie coś innego. Potem jak mówiliśmy, że biegniemy po tej samej, no to wróciliśmy do punktu wyjścia i powiedzieliśmy gdzie. Całe było na starcie mówione. Brawo, brawo! Także Paweł Kucharczyk z Trzmonia. I na metę wbiega Michał Kleiber. Brawa! Brawo wielkie! 51 minut. Złapałem gościa. Proszę bardzo. Byliśmy na tyle daleko od tych, które byli Ale te miejsca, które mogły takie coś powiedzieć, tam ludzie stoją. I witamy kolejnego zawodnika. Ma numer. Zapraszamy. Zrobiło się gorąco, widać po drodze. Zapraszamy do mety. Brawa. Marek Sobczak. Dzięki. Posił się, człowieku. Jak praca? Zbieram, mija się. Omijają to, nie? Ja nie wiem. Słupki mam przy sobie. I kolejni zawodnicy walczą o miejsce. Dwie zawodniczki. Ostry bieg tutaj, zacięta rywalizacja. Która z nich dobiegnie pierwsza? Brawo, dopingujemy i goni ich dwóch zawodników. Brawo, super. Janusz Górczak, Przemysław Skalski, Anna Wieczorkiewicz i Barbara Kleiber. I zbliża się Adrian Meissner. Brawo! I mamy kolejnego zawodnika. Hubert Wieczorkiewicz, brawo. I zaraz za nim Tom Szurkowski, brawo. Czy będzie sprint do mety? I już kolejni zawodnicy za nimi. Masz Tomek banana, trochę obgryzłem. Ale resztę sobie wie, spoko. I jest zawodniczka z zawodnikiem. Czy to dwóch zawodników? Widzę jeden numer. Bo oni wspólnie biegną. Brawo! Gratulujemy. 18. Gratulujemy. Dziękuję. Ale jest jako Iwona. Ale przepraszam, pani Iwona, proszona do... Tomek? I mamy kolejnego zawodnika. Brawa, wielkie brawa. A tu już za nim kolejny zawodnik. Tomasz Pawłowski i Lech Salita. Brawo. Jest sobie to brawa. Gratulujemy.
Teraz się pan poświęć troszkę. Jeszcze 4,5 minuty zostało do godziny. Czy jeszcze ktoś w pierwszej godzinie dobiegnie do mety? Widzimy zawodniczkę. Z pewnością zmieści się w czasie poniżej 60 minut. Wielkie brawa, gratulacje. Joanna Meissner. Brawo, brawo. Gratulacje. W międzyczasie, jeżeli ktoś zmarł, można w świetlicy posilić się drożdżówką i ciepłą kawą, herbatą. I założyć strój jakiegoś niedźwiedzia. A już kolejni zawodnicy zbliżają się do mety. Proszę zwrócić uwagę na dzieci, żeby nie przebiegały trasy. Zapraszamy. I mamy dwie zawodniczki. Joanna Kołodziej. I druga, która minęła matę. Joanna Kołodziej i Adrianna Gralka. Gratulacje. A już kolejni zawodnicy wyłaniają się z zakrętu. To chyba jakieś ćwiczenia. Tak, sprincik, sprincik do mety. Brawo, brawo. Katarzyna Gubkowska i Marta Grabowska. Gratulacje. Cały czas poniżej godziny. I cała załoga tutaj widzę wbiega. Czyżby to czterech zawodników, czy ktoś ich prowadzi tylko? Zawodniczka z zawodnikiem. Brawo! Brawa wielkie! Marlena Kurosińska i Sebastian Roxela. Poniżej 60 minut. Dobry jest, dobry.
Nie pomagacie państwo. Ale zachęcamy. Tak pan więc wypada powiedzieć, nie? Chcieliby startować. Teraz możesz, nie? No, dokładnie. Chciałam powiedzieć, ja sam wychowałem kafę. I minęło 60 minut biegu. Czekamy jeszcze za trzema osobami z biegu na 8 km. Przypominam, że w świetlicy można napić się gorącej kawy, herbaty, zjeść drożdżówkę. Mam nadzieję, że tych trzech zawodników, na których czekamy, nie pomyliło trasy i nie zaliczyli 18. Oni by zaliczyli 18, nie jedną. Tylko trzech 18. Oni może zmienili zamiar. To tylko trzech biegnie. To jest dobre pytanie, jak będą przebiegać, czy zaliczył 18. Bo nie pytajcie kogo. Nie ma tam. No, kto to powiedział? Kto to powiedział? Mężczyźni nie mają takich pretensji. Ale no i proszę, to słowo to dobrze. Ale o, bo ja już się zakryłam. To przyleciał. Bo mnie prowokowała. O, ja mogę dojść. Ale ukrywam. Ja bym nie widzę. Wielkie brawa. Ostatnia prosta. Tomasz Pluciński, brawo. Brawo!
Gratulujemy, piąte miejsce. Poniżej godzina 30, godzina 27. I brawo, kolejny zawodnik Paweł Piniarski, brawo! Brawo! Gratulujemy, szóste miejsce. Dziękuję. Uciekaj, uciekaj, bo znowu wyczerpię. Tak? Tak, niektóre nie wytrzymały dziecko. Ale już się oswoili. Tylko te malutkie. Ej, patrz, nie podejrzewał, że tak. Mistrzowie byli. Kolejny zawodnik się wyłonił. Na boisku zacięta walka dzieci. Zbliża się kolejny zawodnik. Prosimy zrobić miejsce na trasie.
I kolejny zawodnik za chwilę zjawi się na mecie. Ostatni zakręt. Brawo. Wielki doping. Marcin Jędrzejczak. Brawo. Brawo dla Marcina. Jest kolejna osoba zbliżająca się do mety, a cały czas czekamy za pierwszą dziewczyną, która ukończy bieg na 18 km. A na boisku zacięta walka tym razem przedszkolaków. I kolejny zawodnik zbliża się do zakrętu przed metą. Brawo! Brawo, brawo! Witamy, wielkie fanfary, Krzysztof Wojtyniak! Brawo dla Krzysztofa! Gratulujemy 8 miejsce. Gratulacje. Poszli się, po. A dwóch zawodników zbliża się do mety. Bardzo zacięty wyścig. Wody mi spadują.
Trochę pomyli trasę, ale już są blisko. Doping, brawo. Brawa wielkie. Brawo. Wielkie brawo. Wojciech Sobczak. I Piotr Chmielniak. I kolejnych dwóch zawodników na horyzoncie. Widzę, że to jest spory fan klub. Biegną razem i za chwilę będą wbiegać na metę. Uwaga dzieci, za chwilę zawodnicy przebiegną trasę. Zbliżają się do mety. Proszę uważać dzieci. Dwóch zawodników. Brawo! Daniel Edel! Brawo! Przemysław Rajkowski! Gratulujemy! Pięknie było! I Porowski Marcin zaraz za nimi! Brawo! Zdjęcie z panem. Pan do środka czarny. O, super. 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 A co tam narzekałeś? Słuchaj, brawo. Jeszcze kilku zawodników na trasie. Zachęcam wszystkich biegaczy, pomimo niestrującej aury, do pozostania, ponieważ tradycyjnie wśród wszystkich biegaczy rozlosujemy dodatkowe nagrody. Tuż po dekoracji. Dziękuję.
A na horyzoncie kolejny zawodnik. I za chwilę ostatni mężczyzna pojawi się na mecie. Czekamy jeszcze cztery osoby na trasie.
I już biega ostatnia prosta przed zakrętem. Możemy uruchomić wuwuzelę. Proszę o doping. Ostatnia prosta jest zakręt. Brawa! Dariusz Żurawski! Brawo! Wielkie brawa! Gratulujemy! Gratulujemy! Eslelu, niech was będzie 100! Godzina 48. I na horyzoncie chyba pierwszą dziewczynę widzę, słuchajcie, z 18 kilometrów. Tak, na pewno. Tam, gdzie stoi panda i zajączek, nie? Dobiega mi Darka. No połowa, nie?
No jak połowa? No połowa, nie? Tak później tej większej chyba ósemki. Doliczek. Połowa, nie? No ja bym żyłem. Przygotujmy się do dopingu. Za chwilę na metę kroczy pierwsza kobieta na dystansie 18 km. I już ostatnia prosta. Już ostatnia prosta. Kto ma wuwuzelę? Brawo. Wielkie brawa. Marlena Wodarczyk. Pierwsza kobieta, która ukończyła dzisiaj dystans 18 km. Brawo! Pierwsze miejsce pani Marlewo, gratuluję! Byłem lepszy od nie. Nie. Dwie osoby na trasie, dwie dziewczyny.